Radio Koncita, to FM, dobra, Koncita Ekstrem, proszę Państwa, o rozpaczy, o takich, no płonie, płonie, Komorowski, płonie, Kopacz w kiosku, jak sobie kartę doładowywałam, proszę Państwa, to po prostu rozpacz jest, że Platforma Obywatelska płonie. No myśmy tutaj podczas marszu gejów i lesbijek to mieli fajne platformy. Ja wiem, że biedniejsze, bo było ich 11, teraz chyba 3-4 tylko. Także wiecie Państwo, było nieźle. Także muszę jeszcze zobaczyć tą Kopacz. Zobaczyć, gdzie jesteś. Kopacz, która płonie właśnie, jest na wystawie. Ale ludzie to są tacy nienormalni, są tacy zaglądają, nieciekawi tu w Polsce. Także wiecie Państwo, tu chyba nigdy nie będzie tej światowości, bo no Polak wciąż w coś wierzy. No Janek Witek wierzył w kosmitów, Janek Witek wierzył w to, w to, w to, w to. Zmarł na serce, z niczego nie skorzystał. No, z niczego nie skorzystał. I głupota za głupotą, wiecie Państwo co. No, także pozdrawiamy serdecznie, buziaczki przesyła, policja jedzie. Także nawet na Anitę wezwano policję w izbie rzemieślniczej. No i ta Kryśka oczywiście zrobiła, wezwała jeszcze strażę i a ona mówi, a żeby się od niej odczepili. No to ta Kryśka mówi, że żeby nie zaczepiać ludzi, no i sama zaczepia. Anita mówi, co wy ode mnie chcecie? Czy to ja jedyna jestem, czy to jestem bez zaproszenia? A to i tak tam nie ma tego zaproszenia, to są ustne. Także proszę Państwa, módlmy się o tę mądrość, inteligencję, o światowość, która jest oczywiście w Piśmie Świętym, która jest oczywiście w Biblii, no bo bez Biblii to nic nie będzie. Biedny 111. Zamiast jakoś tak jechać bliżej krawędzi, to jedzie po środku. Także Radio Koncita nadaje. Już jedziemy, proszę. Troszkę Wisły. Napisy, że do Białegostoku, że tam zapraszamy. No, a tu most Poniatowskiego. Będzie, będzie. Nasze radio to FM, Euro Koncita Ekstra nadaje. No i oczywiście pokazujemy to wszystko z mostu Poniatowskiego. I proszę Państwa, zaraz reptoidka będzie oczywiście papierosy kopciła. Jaki to jest sens palić papierosy? Jak się wpadło w nauk, to trzeba z niego wyjść. Ale czy człowiek ma na tyle odpowiednią, właściwą świadomość, żeby to mógł uczynić? Chyba raczej marne szanse. No i ten Janek też tak kopcił papieros za papierosem. Potem na te papierosy nie miał, no ale papierosów to pełno i całych leży. Ja zauważyłam teraz jeszcze, jak on odszedł, bo umarł na zawał serca, to ja widzę, że tych papierosów to pełno leży. No. Ale wiecie Państwo, młodzi, którzy palą, muszą sobie te papierosy kupić. Przecież oni nie pracują, a rodziców nie stać na to, żeby dawać na smród, dawać na truciznę. No, narkotyki są zagrożone, narkotyki, ale wiecie Państwo. Ale to już w radiu tutaj Tok FM już zaczęli zachwalać, a że to zmniejsza ból, a że to tamten, ale wiecie Państwo, w
Polsce są prawa dziwne i po prostu świadczą o małej inteligencji. Małej inteligencji. No na zachodzie jest inaczej. Proszę Państwa, czy locha to może być mądra? Janek Witek to jak jeszcze żył, to opowiadał, że przecież nawet internet tam inaczej chodzi we Francji, a inaczej chodzi tu w Polsce. To, co ludzie tam oglądają, mogą oglądać wszystko. A tutaj to zaraz są obostrzenia, tu się boją prawdy, boją się tego, boją się tamtego. Także proszę Państwa, możemy do biblioteki tutaj podjechać na Dobrej 56, gdzie wasz papież był, bo cały czas jesteśmy w Polsce, a pod Bałtykiem, w katolickiej Warszawie, na Mazowszu, nad Wisłą, proszę Państwa. I tam książki można czytać różne. I co ci to da? No i co z tego, że książki można czytać? No nic ci to nie da. No, że te książki można czytać. Nic ci to nie da. Także proszę Państwa, Biblia jest wspaniałą księgą i dobrze, że jeszcze tu w Polsce Biblia nie jest zakazana, no bo wiecie Państwo, w Chinach to nie bardzo, czy w Rosji też, prawda? No, także ja nie wiem, dlaczego to niektórzy podzielają poglądy, czy Rosji, czy Chin, a z Chinami kolaborują, handlują towary, no bo to wiecie Państwo, żeby zahandlować, ale nie ma na tyle osoby.